W trakcie tej krótkiej przerwy było parę pytań, na które chciałbym teraz odpowiedzieć. Wartością dodatkową, którą zyskujemy podczas prowadzenia tym systemem, jest to, że możemy wykorzystać starszych zawodników dla młodszych. To znaczy w trakcie obozu sportowego letniego za każdym razem robiłem rozruch w formie nauczania jakichś umiejętności, czy to były start bez piłki, czy z piłką, czy podania, czy poruszanie w ataku, czy jakikolwiek inna umiejętność. Starszy chłopiec uczył młodszego. Wyglądało to fantastycznie, bo tak jak tutaj trochę dziewczynki już były zmęczone głową i tu dostałem opinię od trenerki, że im się to przyda, bo one było widać, że one muszą rozwijać nie tylko swoje ciało, ale i umysł. To tam starszy zawodnik był trenerem dla młodszego. Nawet często ich brałem na zajęcia popołudniowe, przedobiednie, przedobiadowe, żeby prowadzili trening razem ze mną. I byli trenerami dla młodszych zawodników, bo oni to wszystko przeszli. I zauważając błędy u innych, zauważali te błędy u siebie. Tym sposobem miał podwójną wartość. Młody był nauczony indywidualnie, bo miał swojego trenera. Stary był nauczony, bo uczył młodego. Drugi wykład. Obrona gracza bez piłki. I to się ściśle wiąże z definicją koszykówki. Jak pierwszy raz profesor Kuciński mnie zapytał, co to jest koszykówka, to odpowiedziałem, że to jest gra zespołowa, w której celem jest zdobycie punktów, trafienie kosza. Definicja koszykówki to gra jeden na jeden z piłką i bez piłki w ataku i w obronie z piłką i bez piłki w obronie. Sytuacja jest taka. Obrona gracza bez piłki. W tym procesie młodzieżowego szkolenia takie umiejętności są nauczone przeze mnie. Obrona twarz w twarz, skrótowo nazywana czarna. Obrona w kontakcie niebieska. Obrona w pomocy żółta. To są wszystko obrony bez piłki. Obrona ścięcia. Obrona ponad 3 sekund. Zastawienie. I zastawienie rzucającego, bo już jest bez piłki. I zastawienie z 3 obron. Dlaczego tak ważna jest ta obrona gracza bez piłki? Waga jej jest 4-krotnie większa niż obrony gracza z piłką. Jeżeli daje mi piłkę, jestem tylko za niego odpowiedzialny. I w zasadzie tu się dzieje jeden na jeden, a 4 graczy musi być bronionych bez piłki. I musimy poświęcić 4 razy więcej czasu na tą obronę niż na jeden na jeden. Tu jest więcej umiejętności, więcej obszarów i dlatego jest taka trudna. Pierwszą obroną znów pokażę formę nauczania. Przejdę do doskonalenia, powiem jak wygląda trenowanie. Poproszę 2 dziewczynki. 2 dziewczynki. Za chwilę reszta też będzie wykorzystana. Jedna zawodniczka w ataku. Druga zawodniczka broni w obronie czarnej. Będziemy nauczali. Jeżeli damy tą sytuację dziecku w 4 klasie, to ono będzie realizowało siebie nie tylko ze względu na zdobyte punkty, na udział w ataku, ale ono już w tej chwili podejmuje pojedynek jeden na jeden. I w którym chce wygrać. Wygram z Arkiem jeden na jeden w obronie. Arek będzie się starał wygrać ze mną jeden na jeden w ataku. Ale wszystko się dzieje bez piłki. Czyli gra z piłką to jest w ogóle inna warstwa teraz. A pozostałych 4 graczy troszeczkę można powiedzieć na poziomie podstawowym w berka się nie interesuje piłką, bo oni zdobywają swoją umiejętność. I teraz, umiejętność obrony czarnej to też jest 6 elementów. Pierwszy element, ja sobie to jeszcze podzieliłem na 2 rzeczy. Najpierw obrona bez rąk, ręce będziemy uczyli osobno, tak jak tam uczyliśmy ręce najpierw, później pracę nóg, tak teraz będziemy uczyli najpierw pracę nóg i tułowia, a później dopiero ręce. Obrona czarna. Twoim zadaniem w ataku jest poruszanie się w marszu, bo się uczymy, pod kosz i z powrotem. Zwykłym krokiem marszowym.
Twoim zadaniem jest przyjęcie obrony twarz w twarz, czyli nie widzisz kim. To jest pierwszy element, czyli nie widzisz kim. Drugim elementem jest, starasz się utrzymać kontakt w parku i w ten sposób masz wyprzedzenie o całą pozycję w kierunku biegu. Tak? Na razie tylko te dwa elementy pod kosz i tam się zatrzymujemy. Proszę. Dochodzi sytuacja, w której ona wraca. Na potrzeby ćwiczenia. Byłaś tutaj. Ona wraca. Tu jest w tym momencie zawodnik ma przewagę. Musisz przejść w krok biegowy, nadgonić i przyjąć tą pozycję. Zrobił to doskonale. Zrobiła to doskonale. To pokazuje, jak naturalnie i intuicyjnie można to zrobić. Bezbędnie to zrobiła. I znów odprowadzasz zawodnika z wyprzedzeniem. Dobrze. Teraz zróbcie to w lekkim trucie. Oczywiście tu nie tylko będzie krok od stawu do stawu, nie jest teraz wygodny. Za chwilę będzie musiała biec. Proszę. Dobrze, spróbuj to w lekkim biegu zrobić. Tutaj w nauczaniu bym chciał, żeby były ręce z tyłu, bo już zaczyna się spychać. A tutaj jest sytuacja, w której masz trzymać swój kontakt, ale bark bark. Czyli spróbuj ręce z tyłu. Jeszcze raz. Stop. To samo, wyprzedzenie na 45 stopni. Nie ma kontaktu i tu znów jest sprawdza. Oceniamy wyprzedzenie barku, kontakt z barkiem, agresję, zepchnięcie. Dalej czysty element ukatrą. Proszę, tam jest powrotem. Dobrze wyprzedziła. Dobrze. Jeszcze. Załóżmy, że tu mamy dwie. Dobrze. To samo spod kosza na pod boiska. Odwrotnie, tu jest piłka, więc bronisz tej strony. Chodź, tam chodź. Dobrze, już podpuszczę. Wracasz. Ale postaraj się położyć. Zobaczcie, skuteczność obrony już jest, bo zawodnik nie biega tam, gdzie chce, tylko już jest spychany. To jest punkt dla ciebie. Masz ten element. Proszę jeszcze raz. Dobrze. Ustawcie się teraz tam i dołożysz pracę rąk. Praca rąk w obronie czarnej będzie wyglądała tak. Ręce wysoko, żeby nie dostać loba, ale na zmianę ręce na dole. Po to, żeby zmusić zawodnika w ataku. Ja na początku uczyłem tylko ręce szeroko. Okazywało się, że dzieciom się dosyć trudno biega i często się ustawiają boki. A taka praca powoduje, że zawodnik z piłką, jeżeli chciałby podać, to raz widzę sytuację, że mogę podać, raz jej nie widzę. W konsekwencji mija czas i nie podejmuje podania. Od początku, w marszu, praca rąk. Ręce razem, ręce w dół, ręce razem, ręce w dół. Tylko pierwsza stacja. Cały czas pracujesz. Stop, stop, stop. Kończycie ten sport. No. Spójrz na mnie. Tu, tak, taka praca rąk. Tak. Tu, dotąd, do góry. Proszę. Wtrów się. Stop. Wszystkie pozostałe zrobicie to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana obrona. Jak zrobicie to, przechodzicie na 45 i na osz boiska. Dobrze? Zajmijcie cztery światy. Ustawcie się na cztery światy. Już biegajcie. Biegnie, biegnie, biegnie. Już dwie ćwiartki zaczynamy. Od pozerze, później 45, później przedłużenie. Wy zrobiłyście? Proszę, 45 robicie. No już. Najpierw bez rąk. Pozostałe dziewczyny robią najpierw bez rąk. Najpierw marsz. I w marszu. Bark, bark. Nie ma kontaktu. I one w tej chwili się uczą. Mając do tego sprawdzian 6 elementów.
wszystkie muszą opanować. Te wyprzedzenie jest trudne, bo przy zmianie kierunku no, trzeba nadgonić zawodnika. Obrona czarna. Ja byłem uczony tak, że zawsze trzeba widzieć piłkę. A jest ogromnie dużo sytuacji w koszykówce, w których piłki nie widzimy, a bronimy się. Obrona pola 3 sekund może być taki moment. Może być powrót po pick and rollu gdzieś tam finalnie do swojego zawodnika, gdzie biegnę tyłem. Może być... może być przejście na zasłonie. Jak jeszcze mogą być wyglądać? Różnego rodzaju pomoc może być, że nie widzimy tej piłki. Ale generalnie podstawą to jest niedopuszczenie do piłki najlepszego zawodnika. W którymś z finałów Mistrzostw Polski w ten sposób był kryty koszarek, dlatego że wiedzieli, że on bez piłki nie gra. Gra tylko z piłką. I był kryty w ten sposób. Kolejny aspekt. Oni się już uczą takiej umiejętności, że ja chcę wygrać z kimś, a nie muszę do tego mieć piłkę. Bo nie dam ci podać, będę cię bronił i nie dam ci podać. To będzie moje zwycięstwo. Wrócę do domu, w protokole i w statystyce jest 0 punktów, ale ja wiem, że 4 razy ci nie dałem piłki. Poza tym wyprowadzę cię z równowagi. Jeżeli będę biegał koło arka, cały czas w kontakcie go spychał i facet 4 piłki nie dostaje, 4 akcje nie dostaje piłki, w końcu staje w rogu i przestaje grać. Ja później powiem, jak to, z czym to łączę. Dziewczyny, już możecie dołożyć ręce. Nie opuszczę rąk na dół. Do barków i z powrotem. Jeżeli dziewczyny opanują cały ruch w tych 6 elementach, wystarczy? Wystarczy? Dziewczyny? Wystarczy. Wy bronicie tej piłki. Czyli bronicie pozycję 45 pod koszem. Nie, dziewczyny, nie może was tam mieć. Proszę tutaj. Proszę, 45. Bronisz czarną obroną. Chodź, chodź, bronisz czarną obroną. Bronisz 45 stopni. Pod kosz z powrotem. Jeden element na razie, za chwilę dojdzie kolejny. Pod kosz nie może dostać piłki. Wyprzedzasz. Wy bronicie 45. Czyli piłka jest na 45. Bronicie to, co tutaj było. Bronicie 0. Tak? Wy bronicie 45 z drugiej strony, tam jest piłka w zerze, tu jest piłka tutaj, czyli bronicie tutaj. A wy bronicie przedłużenie trumny na osi, ostatnia para. Oczywiście możecie robić to we dwie. Wy będziecie broniły na przykład zera, a ta para broni tutaj 45. Ale w tych 6 elementach. Wyprzedzenie bark, kontakt, agresję, zetknięcie, ręce, pracę nóg w obronie. Gotowe? Ćwiczmy. Ręce jak pracują. Nie ma wyprzedzenia o bark. Dziewczyny, tutaj środek, tu jest piłka. Tu jest piłka. Bronisz tu. Chodź. Piłkę bronisz. Nie ma kontaktu. Kontaktu nie ma. Bliżej, z playback. Cofam ją do sytuacji poprzednich elementów, bo pracuję rękami, myślę o rękach, a nie utrzymuję barki. Twoim zadaniem jest utrzymać tamtą sytuację. Wyprzeć. I sytuacje się zmieniają. Piłka przechodzi w inne miejsce, przechodzą od rogu przez 45, przedłużenie trumny, kolejne 45, oś boiska i odwrotnie, bo bronią z tej strony i z drugiej. Tutaj dałem jako tylko jeden przykład. Teraz stop. Już mają umiejętność
Zobaczcie, tylko było tam i z powrotem było to, żeby zakończyć nauczanie, żeby zrobić sprawdzian w poruszaniu się z tą obrotą. I teraz wejdziemy już w doskonalenie, dołożymy, można powiedzieć, tak jak powiem, drugą umiejętność albo jakąś zmienną. I tutaj zmienną będzie wybór innej pozycji. Pokażę to jako pierwszy, który miał obroną czarną, już kompletnie z rękami, pracarą, zaczyna wrócić. Zaczyna wróg pod koszem. Oczywiście ten zawodnik też już musi mieć umiejętności gry 1-1. Obiegam i kryjemy dalej. Wybrałem sobie tą pozycję. Na przykład można to zrobić na dwóch pozycjach. Zawracam. Musisz nadbiec jednym krokiem. O! Jeszcze raz. Jeszcze tu mnie wyprzedzasz. I teraz tu musisz nadbiec jednym krokiem. Nie to było. Tak? O! I już to masz. I już masz. To jest wasze ćwiczenie, czyli dwa ruchy połączone ze sobą. Waszym ćwiczeniem też będą dwa ruchy połączone ze sobą. Pokażę, choć kryj. Przedłużenie trupy. Wyprzedzaj. Musisz nadbiec ten jeden krok. Uwaga. Teraz. O! Masz to. Czyli wy macie to. Wy 45 i róg. 45 i narożę boiska. Tu jest piłka wasza. Czyli bronicie. 45 i rąk boiska. Wy. Tylko żebyście się nie zderzyli. Oczywiście to 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 też powinniśmy dojść do tego. Bronicie 0 i 45, a wy osi i 45. Zawsze. Proszę, ćwicz. Ręce do góry. Wyprzedzaj bark, wyprzedzaj bark. I w momencie, kiedy dzieci w czwartej klasie bronią się w ten sposób, przede wszystkim nauczą się kontaktów i chęci gry w obronie bez piłki. Jeżeli im od razu każemy im stanąć w pomocy, to nie dojdziemy nigdy do tego. Z tego, jak będzie miał tą umiejętność, to on odejdzie. I pokażę to w następnych obronach. I to jest obrona czarna. Zazwyczaj w każdej drużynie jest zawodnik, który jest bardzo mocno predysponowany do gry w obronie. Silny, mocny i tak dalej. Jeżeli ten zawodnik ma tą umiejętność obrony w ten sposób, zobaczcie jakie braki. Gubi odległość cały czas, dziewczyna biega pod piłkę. Źle się porusza, ale zostawia. Wystarczy i wystawimy takiego zawodnika, on się tak bardzo mocno zrealizuje. On nie będzie potrafił grać w ataku. A z każdego meczu wyjdzie zadowolony, bo przeciwstawił się najlepszemu zawodnikowi i wygrał z nim tak naprawdę. Wygrał z nim cały mecz, ale indywidualnie, jeden na jeden bez piłki. Układ tego jest, tylko częściowo pokazałem. Wszystkie pozycje, teraz mogły być trzy zmienne, czyli zawodnik w ataku biega, jeżeli piłka jest na przedłużeniu trumny, jest broniony, sam wybiera pozycję. Chodź szybko do obrony. Obrona czarna. Kontakt. Zaczynam ruch. Chciałbym zrobić później na całym boisku ruch. Zobaczcie, że specjalnie ustawiam taki kąt podania, żebyście widzieli, że nie da się podać. Podnieś ręce. Sklej pan. Powiem. Wyprzeć ruch. Zobaczcie, jak ciężko. Jak ciężko podjąć podanie. Nadbiega, nadbiega, chodź jeszcze. Broniła tu, ja zmieniam kierunek, szybko ta noga. Zobaczcie, tak zrobię. Musisz przejść w bieg. Już lepiej.
mocno. Ta noga, o! Dobrze, czyli jesteś tu, o! Zobaczcie, ręce do góry. Zobaczcie, jak jest ciężko podać. Ciężko jest. I tu mamy obronę czarną. Przechodzimy do obrony niebieskiej, w której jest więcej elementów, bo już widzę piłkę. Czuję zawodnika i widzę piłkę. Również umiejętność jest potrzebna w innych sytuacjach meczowych. Początek taki sam nauczania. Pod kosz, na zewnątrz, parszu. Teraz. Pierwszym elementem to jest trzymać pozycję tyłem do kosza. Za wszelką cenę jesteś za każdym razem tyłem do kosza. Drugim elementem jest utrzymanie ręki ściśniętej w pięść na klatce piersiowej, czyli kontakt z graczem. I trzeci element, czwarty jeszcze dostaniesz. Trzeci element to jest zawsze widzieć piłkę, nawet na sekundę jej nie opuszczać. I czwarty element to jest odpowiednia praca w obronie, czyli do ugiętej cechy. Proszę, pięść w marszu, idziesz pod kosz. Jeszcze ręki nie ma, bo to już za dużo by było. Schowaj rękę do tyłu. Proszę, pod kosz. Skoro. Tyłem do kosza utrzymać. Tutaj kontakt cały czas, tu musisz robić. Proszę, kolejny raz. Piłkę widzisz. Troszkę prawą nogę mocno do przodu. Daj prawą nogę do przodu. Prawą. O, z powrotem. Dobrze. Ćwiczycie tą pozycję 4 razy zmiana obrona atak. Wyćwiczycie tą pozycję 4 razy obrona atak. Jedna para ćwiczy 45, tu macie piłkę, jedna para ćwiczy 0, ale zamieńcie się. Wyjdźcie ćwiczyć 0, wyjdźcie ćwiczyć przedłużenie oś boiska. Kontakt, pozycja tyłem do kosza, wzrok na piłce. Jest piłka? Nie idziesz tam, jest piłka. Przyjmij pozycję obronną, tyłem do kosza. Nie. Teraz jest obrona niebieska. Tak? Pierwsze wyjście. Ręka w pięść, zgięta w głowę, kontakt. Tej ręki nie ma. Zobaczcie, jak trudno. Ja muszę tą rękę zabrać, bo będzie za dużo. Widzisz piłkę? A ty marszem idziesz pod kosz na zewnątrz. Piłki nie widzisz. Cały czas piłkę. Tutaj nie zginęć ręki. Ta umiejętność znów jest potrzebna w koszykówce, przed zasłoną, przy zastawieniu wielu elementów. Na kontakcie z graczem. Proszę, z powrotem. Piłkę widzisz, cały czas piłkę widzisz. Schowaj rękę na razie drugą. Piłki nie widzisz, zobacz. Nie widzisz piłki. Nie. Tu mamy sytuację teraz widoczną. Błąd w pierwszym elemencie. Pierwszy element, zawsze tyłem do kosza. Zawsze tyłem do kosza. Musisz bronić plecami kosza. Drugi element. Mocna ta ręka. Ona nie może być luźna. Ona musi być mocna, zaciśnięta w pięść, żeby była jeszcze mocniejsza. Druga ręka słowa. Trzeci element. Jaki? Patrzysz na pięć. Czwarty element, praca do kosza. Wyprzeciągnij. Nie może ona. Obrona musi się. Proszę, i wracasz. I wracasz. Jeżeli już tą piłkę nie widzisz, jeżeli już jest ta umiejętność już nabiera kształtu, możecie zrobić to w trucie. Proszę, w trucie. Piłki nie widzisz. O, właśnie. Cały czas piłka. Z powrotem. Nie? Zobacz. Już byłaś tam. Już nie jesteś tyłem do kosza. No nie? Musisz być tyłem do kosza, żeby ci nie wróciła. Proszę. Schowaj jeszcze rękę. Dobrze, zmiana. Nie ta ręka. Dobra, dziewczyny. Dokładamy rękę powyżej barku. Pierwszy element, kciukiem do dołu,
lekko zgiętą w łokciu. Trzy elementy. Ta ręka zostaje powyżej barku, lekko zgięta, kciukiem do dołu. To samo. Na jednej pozycji. Po końcowej. Piłki bronisz, pamiętaj. To jest twoja piłka. I teraz każda z dziewczyn powinna przejść wszystkie pozycje. Uczymy. Musimy mieć na to czas. 0,45 wyrażenie drugie, dalej ćwiartki. Dalej ćwiartki na drugą przeszkodę. Stop. Załóżmy, że umiejętność została nabyta. A to jest teraz sytuacja. Kiedy zmieniamy? Ja teraz oceniam. Mi jest bardzo łatwo ocenić. Robisz dobrze, źle. Dajemy kolejną formę wtedy, kiedy nie my, trenerzy, uważamy, że dziecko jest gotowe, tylko kiedy zauważymy, że ono tego chce, że ono jest gotowe. Bo my często przyspieszymy to, choć już umiesz, robimy następną rzecz. I się okazuje, że dziecko jeszcze tego nie umie. Sposobem, żeby to zauważyć, jest obserwacja meczowa. Piszę statystykę przyczyn i widzę, że Daniel zrobił 4 dobre obrony niebieskie. To znaczy, że on już chce to grać i potrafi. Dostał 4 plusy, wrócił do domu zadowolony. Rozlicza się z matką i z ojcem, z rodzicami, ze względu na te 4 statystyki. I wtedy matka nie powie, a czemu mi nie podał ten mojemu synowi, albo czemu on w ogóle nie grał. Wchodzi chłopiec, który niewiele potrafi jeszcze, ma 5 umiejętności, ale ma obronę czarną na przykład. I on wraca do domu i mówi: mamo, 4 razy obroniłem czarną. Mama nie wie, co to znaczy, ale on jej to wytłumaczy. A jak on ją uczy, to uczy się sam. I matka obejrzy ten mecz i zapyta: o co w tej czarnej chodzi? Weź mi jeszcze raz to, że tak biegałeś przy nim? No tak, mamo, ja wygrałem z nim 1-1 bez piłki. Dokładamy drugą zmienną. Bronisz mnie niebieską. Zaczynam ruch, troszeczkę tu uciśnie wyprzedzić, to o, już jest lepiej. I teraz przebiegam na drugą stronę. Musisz błyskawicznie, to musi być taki szybki ruch barku i biodra łokcia, żeby zmienić rękę. To znów jest umiejętność do sprawdzianu, zmiana ręki. Czyli ja pójdę tu. Też by tak można było. Tylko w tym momencie zobaczcie, że wykorzystuję moment obrony czarnej. Da się to naprawić, to wszystko ok. A żeby zostać w niebieskim, musisz przez plecy. Czyli ja przejdę tu. O! Spróbujmy to jeszcze raz szybciej. Najpierw powoli, jeszcze raz powoli. O! Teraz szybciej. Poczekaj na mój ruch. Nie wyprzedzaj, poczekaj na mój ruch. Dobra. Jeszcze raz. Uwaga, piłkę widzisz. Uwaga. I prowadzisz mnie do następnej. Zobacz, piłkę widzisz. Widzisz piłkę. Wracam. Co zrobisz? Utrzymuj tyłem do kosza. Musisz cofnąć biodra, żeby utrzymać tyłem do kosza. Jeżeli podejdzie biodrami, no to mam powrót, mam łatwe punkty. Jeżeli utrzymam pozycję taką, to ma co najmniej krok wyprzedzenia do mnie. Czyli już wracam, utrzymujesz, piłki nie widzisz. Biegnę dalej, znów masz tą zmianę, tą samą zmianę. Tu byś przeszła przez czarną, a przejdź przez niebieską. Jeszcze raz. Uwaga. Piłki nie widzisz. To jest wasz ruch. Wasz ruch bez przejścia akurat wyjdzie, bo macie piłkę w rogu. Jest to i to. Wyraźne 45. Tu. Żeby się sobie nie zabierały miejsca tam. I przedłużenie trumny wyraźnie tu. Te dwie pozycje bronicie. Wy bronicie 0,45, a wy bronicie przedłużenie oś boiska i 45. A tu dziewczyny 45 i 0, tak? Wy 45 i 0, wy środek ćwicz. Poczekaj. Reszta ćwiczy. Pierwszy element. Ręka w pięści. Drugi element. Widzisz piłkę. Trzeci element.
tyłem do kosza. Czwarty element, powyżej barku, łokieć, kwit do dołu. Wszystko tam. Teraz marszuj dla niego, ty ćwiczysz dla niego. Piłki nie widzisz. Do rogu. Piłki nie widzisz. Nie, wróć pod kosz. Ja nie chcę, żebyś tu biegł. Ja tu będę grał w lewą stronę. Piłki nie widzisz. Dobrze, zmiana. Zmiana obrona, tak pamiętajcie. Zobacz, zobacz, zobacz. A masz pewnie. Mogę tu przejść. I piłkę widzisz. I do tyłu, do pana. Piłkę widzisz. Nie dostępuj. Idź po swoim. Zobaczcie, to jest sytuacja. Do sprawdzianu. Dziecko w dziecku widzi obraz. Jedna dziewczyna broniła odstawno-dostawnym, a druga odstawno-dostawnym szła. Jak dacie to dziesięciolatkom, wytłumaczycie, że oni będą biegać w tej czarnej w ten sposób. Ale atak tak samo będzie biegał. Dlatego trenerzy nie muszą oceniać na zasadzie, jeśli masz krzywo łokieć, nie zostawiasz nadgarstka, tylko biorę cię i naprowadzam cię. Co u tego kolegi można poprawić? Najlepiej jak to najlepszy kolega. No, łokcia nie prostuje. No tak. I to jest jego. I sam to ma to później prostuje łokieć. Stop. Kolejną sytuacją będą trzy zmienne. Zawodniczka, dostańcie. Zawodniczka ataku. Najpierw w marszu. Chodzi gdzie chce. Znaczy, gdzie chce to znaczy pod kosz 0, pod kosz 45, pod kosz 8. Przedłużenie trójki, 45 jest piłka, tam nie mówię. Proszę, obrona. Ja już bym ją, gdybym był jej kolegą zespołu, bym ją dalej rób, tam czas. Ja już bym ją ocenił całkiem dobrze w umiejętności. A zajęło to 10 minut. Spróbuj w trójcie lekkim. Naturalnie będzie. No i w zasadzie czterech zawodników tak cały czas się porusza. Oczywiście w czwartej klasie niech oni bronią wszyscy czarno. W piątej klasie niech bronią wszyscy niebieską. Za chwilę będzie żółta, ale naraz, jak będzie miał wszystkie umiejętności, to pokażę na końcu. Połączymy sobie te trzy obrony w sytuacji obrony zespołowej tak, że nic innego nam nie będzie potrzebne. Spróbuj w biegu zrobić. Jeszcze raz ta sama dziewczyna broni. Spróbuj w biegu. W biegu. O, i stop. I to jest teraz umiejętność dziewczynki w ataku. Tak biegła w ataku. A umiejętność całego ruchu bez piłki to jest 16 elementów. Pierwszy, to na marginesie. Pierwszy element, pozycja koszykarska. Drugi element, obserwacja dwóch rogów boiska. I pola 3 sekund, czy mogę biec. Trzeci element, założenie nogi i ręki. Czwarty element, obserwacja piłki. Piąty element, złapania kontaktów bark z bark z obrońcą. Szósty element, 3 kroki pod kosz, 4 kroki pod kosz, plus zatrzymanie. To jest szybkość. Ja mogę sobie krzyczeć, biegnij pod kosz. Będę krzyczał, nigdy dziecko nie będzie wiedziało, ale jak go nauczę, poruszanie bez piłki w czterech krokach pod kosz plus zatrzymanie, to on to będzie zrobił. To jest szósty element. Siódmy element. Założenie ręki i nogi. Ósmy. Dziewiąty element. Wypchnięcie gracza. Jak często była historia, że był wysoki gracz i on nie grał tego, żeby stanąć pod koszem, tylko wychodził za trupy. A wystarczyłby ten dziesiąty element. Jedenasty element. Zanim wybiegnie. Znowu dwa rogi boiska. Wybór pozycji, na które będzie biegł. Dwunasty element. Ręka, noga po piłkę. Trzynasty element. Trzy kroki plus zatrzymanie. Wychodzi to spoliczone. Cztery kroki plus zatrzymanie. Na zewnątrz trzy kroki plus zatrzymanie. Później odpowiednie zatrzymanie. To już trzynasty element. Przed otrzymaniem piłki, jeżeli chcę od ciebie piłkę, to już tu muszę zobaczyć przed otrzymaniem, co jest w drugim rogu. Czyli wyszedłem spod kosza na 45. Chcę od ciebie piłkę, przed otrzymaniem piłki ja muszę być gotowy, co wyjdzie tam, bo jeżeli ty mi podasz, ja zobaczę i dopiero
to on już może, nie, może być kryty. A jeżeli złapie przed otrzymaniem, złapie i już podał. I ostatni element, 16, to co się zaczęło, a zaczęło się od pozycji koszykarskiej. Spróbuj zrobić to w małej ilości kroków. Nie określam dla ciebie, bo mogą być to 4, mogą być 5 kroków. Spróbuj, zawodniczka tak. Spróbuj zrobić to w 4 krokach plus zatrzymanie pod kosz. Obrona niebieska. Dobrze, ale nie musi się z tej strony mówić. Jeszcze raz. Siedem kroków. Chodź, jeszcze raz. Czyli tutaj, żeby doskonalić tak, jakby się tego chcieli, żeby wejść w trenowanie, potrzebny nam jest zawodnik ataku ze swoimi umiejętnościami. Jeżeli nie, to nie wejdziemy do trenowania, bo nie będzie intensywności, że ma zrobić 5 obrotów, to zajmie to 20 sekund i odpowiednie ilości poszukiwania. Obrona niebieska. Upraszczając, zakładasz szybko lewą nogę, szybko i masz 3 kroki pod kosz. Teraz już 3 kroki. Raz, dwa, trzy. Stop. Broń niebieską. No, niebieska cały czas, ona jest tu. Broń niebieską. Zakładasz nogę. Tam. Pamiętaj, że jestem nogą. Zakładasz nogę. Masz, dobrze. Masz 3 kroki, żeby tam dojść i się zatrzymać. Stop. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Z powrotem. Biegnij, biegnij. Mocno. Mocno. A już nie był niebieski. To co, potrafisz czy nie? To już nie było niebieski. Zgubiłaś rękę. Jeszcze raz. Piłki nie widziałaś. Straciłaś 2 błędy. Nie widziałaś piłki, a nie weszłaś w czarno. I nie byłaś tyłem do kosza. Byłaś przodem. Jeszcze raz. Zobacz, jakie schody się zaczynają. Tu musi się on przejść, bo jak będzie się odbywał w ten sposób, to dostanie, prawda? Wcale tu nie pobiegnie. Tu musi się odbyć tak, żeby nie dostał. Ona jest, obrona gracza bez piłki ma na celu, żeby ona nie dostała piłki. Jeszcze raz. Dalej. Mocno. Jeszcze mocniej atak, jeszcze pobiegnij mocniej. Teraz to wygląda. Zajęło to 20 minut, a mamy na to dużo więcej czasu niż 20 minut. Ale już to wygląda. Oczywiście, no, wymusiliśmy sytuację dość mocno. Przechodzimy do obrony żółtej. Obrona żółta to jest trójkąt pomocy. Ale nie po to, żeby pomagać. Nie po to, żeby stał pod koszem, nie krył swojego, a pomagał. Bo założenie całej koncepcji jest i definicji koszykówki obrona gracza z piłką. Moi 13-latkowie przegrywają w tej chwili 10 razy 1 na 1 w trakcie całego meczu. Oczywiście koszy stracę więcej, bo mogę utrzymać twarzą twarz. Wczoraj Tomek Niedbalski pochwalił dziewczynę, która dobrze obroniła. Straciła kosza, ale dobrze obroniła, bo się skończyła sytuacja, w której broniła twarzą twarz z uniesionymi rękami w momencie, kiedy jej zawodniczka rzucała. Oczywiście tych koszy się traci, ale nie ma sytuacji, w której jest jazda z prawej i z lewej. Inny trener, który w koncepcji pracuje ostatnio, jednostolatkami, w meczu przeciwko drużynie ze Słupska przegrał 2 razy 1 na 1. To, co profesor wczoraj mówił, odległością i tak dalej. Oczywiście kosze się traci, ale dlatego to można bronić. Więc nie ma pomocy. W tej koncepcji do obrony żółtej nie ma pomocy. Więc po co jest? Jestem w obronie żółtej między wami. Jest po to, żebyś faktycznie nie podjął gry, żebyś się martwił, że możesz się tu narazić komuś jeszcze, pomimo swojego obrońcy, ale dwa założenia są w nim, żeby obronić krosa i żeby nie dać mu się rozpędzić. Bo jeżeli będę stał pod koszem,
tak jak też byłem uczony kiedyś, a mój zawodnik jest w roku, to najprawdopodobniej on wbiegając pod kosz mnie zdemoluje. A ja mam się nie dać mu się rozpędzić. I popróbujemy sobie tutaj tą obronę żółtą pokazać. Na każdej pozycji chodzi o to, żeby dziecko dostało umiejętność. Później, jak wy ją wykorzystacie dla swojej koncepcji gry w obronie, to już zależy od wielu sytuacji. Jestem fatalny. Obrona żółta to jest obrona, w której nie mam kontaktu z zawodnikiem i widzę i piłkę, i jego. W niebieskiej nie patrzałem na swojego zawodnika. Czyli tu jest ta obrona. Zostań tam. O, i to jest dobra odległość. To jest dobra odległość, bo nie pozwoli mi się rozpędzić. Weszła w obronę niebieską. Przechwyci podanie krosowe. Lewą ręką, kciukiem do góry. Lewą ręką, kciukiem do góry. Ale tak, żebyś była na linii podania. No, ustaw rękę. O, ma to. Kciukiem do góry. A prawą ręką, kciukiem w dół. Ale połącz te dwa ruchy. O! I to znów dziecko mi pokazało. Chłopak powiedział, a wcześniej uczyłem pistolet. A on sobie tak. Tu będzie bronił kozłę, a tu będzie bronił prosa. Tu może piłkę wygarnie, jeżeli faktycznie w jego polu gry się znajdzie jakiś zawodnik, to może ją tutaj wygarnie. W jakiś sposób, a tu broni prosa. I teraz pierwszą stacją, na razie bez rąk. Będziemy się uczyć. Jest nauczenie odejścia i zbliżenia. Cały czas praktycznie głowa chodzi ci w zasięgu atak i piłka. Idę pod kosz, bez rąk. Zbliżę się do mnie. Wracam, to odprowadzasz mnie odpowiednią długość i już odpływasz. Troszeczkę. O, mamy ten trójkąt, jest ok. To samo tu. Stoisz w żółtej obronie. Bez rąk. Stań na 45, wyraźnie. Nie masz z nią kontaktu. Oczywiście to jest tylko sytuacja. Bo ja bym na przykład nie chciał, żeby drużyna grając już w meczu pozwalała piłce wyjść z rąk. Ale sytuacja musi być przećwiczona. I teraz idziesz pod kosz, idziesz już w polu 3 sekund, łapiesz kontakt, widzisz i piłkę, i partnera, i przeciwnika. Przychodzi pod kosz, wychodzisz z powrotem. Widzisz piłkę, partner. Tu dopiero się rozdzielasz. Piłka, zawodnik, za głęboko. O, to jest tylko jedna pozycja. Proszę, teraz zapisuję. Ćwiczycie to. Wyćwiczycie 45, wyćwiczycie jedne ćwiczą ruch, drugie ćwiczą tu. Prysz, szybko. Bez rąk na razie. Piłkę i mniej niż. Cały czas głowa pracuje. Tu jesteś praktycznie w niebieskiej, co za chwilę samo wyjdzie. Idę, zabierzę się na razie. I już się rozchodzi ze mną, Oczywiście to jest znowu sytuacyjna. Stań przy tej obronie, w trójkącie między piłką a mną. O. Wracam, schodzisz się ze mną. Piłki nie widzisz. Wracam. Tu na mojej przestrzeni to jest, jakbym poszedł tam, to było łatwiej. Kolejną sytuacją będzie bronić. Piłki nie widzisz. Tyłem do kosza. Ja sobie pójdę tam, odprowadzasz i się rozchodzisz. O, za daleko odeszłaś ode mnie. Bo jeżeli ja dam jeszcze jeden krok, ucieczkę o jedną pozycję w dwóch krokach, w jednym kroku plus zatrzymanie, to już nie zdążysz. Bo teraz zobaczcie, ja mogę zagrać ucieczkę w jednym kroku plus zatrzymanie. Jak zostanie w za mocnej pomocy, to już do mnie nie zdąży. Ćwiczcie tę pozycję, wy ćwiczycie ruch. Zaczynasz tu. Tam jest piłka. Idziesz pod kosz, a tak pod kosz. Z rogu, pod kosz. Pod kosz.
Widzisz piłkę i przeciwnik, na piłkę i przeciwnik. Łączysz się z nią w polu 3 sekund. Wracasz, odprowadzasz tyle, ile jest potrzeba i odpływasz. Ćwicz się, za mocno odpływaj jeszcze. Stop. I na resztę ćwiczysz, w jakiej obronie jesteś. W jakiej obronie jesteś. Żółty. A co w żółtej trzeba wiedzieć? Ale to trzeba wiedzieć. Piłkę, dobrze. Ustaw się tak, żeby widziała piłkę. Widzisz piłkę? Stop! Widzisz piłkę? Jest w porządku. Co trzeba jeszcze przy tej obronie? Stać tyłem do kosza. O! Już jest lepiej? Dobrze. Teraz, jakie jest pierwsze założenie obrony żółtej? Zobaczcie, że jej nic nie powiedziałem. Wymuszam od niej odpowiedzi. Trzeba stać blisko obrońcy, czy trochę dalej? To ustaw się trochę dalej. Czy to jest odpowiednia odległość? Jak, co ty myślisz o tym? Bo tak, a popatrz się na innych. Dasz radę się poprawić w stosunku do innych? Popatrz to. Wystarczy? Trwało to znowu czasu, ale się sama dobrze ustawiła. Nic jej nie powiedziałem. Prowadziłem ją. Miejmy nadzieję, że ona wystarczająco tyle, żeby to zostało. Sytuacja już w doskonaleniu, jeżeli przerobimy te wszystkie pozycje. Stop. To już dwa ruchy. Dokładamy pracę rąk, czyli chodź do obrony. Zaczynam ruch. Zaczynam ruch. Jeszcze za szybko troszeczkę. Troszkę za szybko musiałaś. Bo zajęłaś się bardzo mną. Tu jest fajna sytuacja dla ataku. Bo wystarczy, że ona za długo spojrzy na piłkę, proszę, i trzymaj tak, trzymaj tak. Nie kryje mnie. Kiedy zawodnik mnie nie kryje, nie widzi, to mnie nie kryje. Bardzo często ja zaczynam ruch, zawodnik wraca głową, najprawdopodobniej dostaje już piłkę, nawet jeżeli już próbuje się uratować, to jest za plecami. Więc tu jest bardzo ważna obserwacja tych dwóch, ale to są elementy, które muszą być. Zaczynam. Dokładnie. Przechodzi do niebieskiej. A sama to zrobiła. Bo jej to pasowało, bo umiała, potrafiła. I teraz ja już idę sobie na 45. Poczekaj. Tu byś mi dała kosza. Nie, dobra, nie jest. Idę do niebieskiej. Odprowadzasz mnie. I co teraz, żeby do tej żółtej zrobić? Co teraz? Zostawiasz i znajdź najlepsze miejsce, żeby mnie zostawić. Wyprowadziłam je z pola 3 sekund, zobaczcie. No. No ale to teraz masz dalej niebieską. A żółta gdzie będzie? No, zrobiłam. Oczywiście, jak ona by przeszła wszystkie stacje, robiła tylko jedną cały czas, jakby zrobiła tą stację, wszystkie, to by to łatwo jej było. Zaczynam ruch powrotny pod kosz. Poczekaj. Zaczynam ruch powrotny. Dobrze. W porządku. W porządku. Czy teraz bronisz tyłem do kosza? To się popraw. Czy teraz bronisz... A nie. Co teraz robisz? Piłkę widzisz i mnie cały czas. Zaczynam. Piłki nie widzisz? Dobrze. Ćwiczycie w dwóch zmiennych. Wyćwiczycie to, co cały czas. Czyli teraz bronisz. Tu będzie tak. Chodź, broń. Najpierw jest dobrze.
łapię ze mną kontakt do niebieskiej, podchodzę tam. Znajdź miejsce, w którym przestaniesz mnie kryć. To jest dobre miejsce? Jeszcze raz. Zmieniło się coś? To tak, żeby się coś zmieniło. No. Czy teraz się coś zmieniło? Co powinna zrobić? Pokaż. Dziewczyny, wy tam powinniście ćwiczyć już. Na dwóch pozycjach. Następnym razem ty ją poproszę. Dobra? Wracam. Dobrze, ćwicz. Piłki nie widzisz. Odpłyń, odpłyń, odpłyń. Za mocno. I to są wszystko ćwiarki, to są sytuacje. Tylko powiem o obronie czerwonej, podwojenie. Obrona czerwona, podwojenie, żeby została dobrze zagrana, w ogóle nie oceniamy tych, w drugiej kolejności oceniamy tych dwóch ludzi, którzy podwajają. Oceniamy tych trzech pozostałych, którzy bronią bez piłki. Bo nie jest celem w podwojeniu zabrać piłkę temu facetowi. Celem jest obronić pozostałych. Hiszpanie to robią tak doskonale, tak są nauczeni, że czwarte podanie jest niekryte. Zostawiają faceta najdalej. A wszyscy inni są odcięci na 100%. I teraz, mając te trzy umiejętności już całkowicie wykształtowane, myślę, że to są 2-3 lata. Wybieramy sobie. Daniel będzie chciał bronić rogi w obronie czarnej, bo będzie grał z takimi przeciwnikami. Następny trener będzie chciał bronić wszystkich w żółtej. Może. Ja przechodzę do poziomu doskonalenia. Stop. W takiej formie. A te wszystkie obrony jeszcze, bo teraz piłka była statyczna. Robimy z piłką ruchową. Pokażę. Szybciutko pokażę. Tylko obrona czarna. Proszę. Wejść w czarną. Czarna obrona. Ręce do góry. Ręce do góry, czarna obrona. Już na inną pozycję. Ja przechodzę. Już zwolniłem ci jedną pozycję. Przechodzisz. Przechodzisz. Ja też przechodzę. Bronisz czarną. Już na jedną pozycję. Już na jedną pozycję. Dobrze. Przechodzę dalej. Dobrze. Dobrze, ja przechodzę dalej. O, zrobiła praktycznie już cały segment ćwiczeń. Tyle tutaj zrobiła, że cały segment. To samo w niebieskim by było i to samo, tu jeszcze jest piłka do nauczenia, jako pozycja 8 i 9. No i tym samym wybicie piłki samo. Ale teraz chcę pokazać sytuację, którą chcę wprowadzać w moich zespołach. Pierwsze podanie. Chcę, żeby bronili czarną. Najmocniej odciąć, jak się da. Drugie podanie. Chcę, żeby bronili niebieską. Czyli na przykład po tej stronie ćwiartki ten zawodnik, gdyby tu był, to byłby kryty niebieską. Trzecie podanie w odległości od piłki. Chciałbym, żeby była trzecie kolejne. Chciałbym, żeby była kryta obrona żółta. Czyli dopiero ta zawodniczka jest kryta żółtą. Ta zawodniczka. Chodźcie szybko, dwie. Szybko, szybko biegiem, dwie. To nie jest bieg, szybko biegiem.
Proszę. Atak obrona. Obrona niebieska. Chodzi, obrona czarna. Niebieska. Niebieska. Obrona niebieska. Piłkę widzisz? Kontakt z obrońcą? Kontakt? I widzisz piłkę. Obrona czarna? Nie. Tu, tu jest piłka. Czarna. Brynie wszystko. Inna sytuacja. Piłka na środku. Czarna tutaj. Niebieska tutaj. Szybko do rogu jedna. Atak do rogu. Szybko. Żółta. Niebieska. Niebieska. Kontakt. Ręka. Wyżej barki. Wszystkie elementy. 8 elementów. Czarna. Czarna. Ja bym chciał tak, żeby dzieciaki broniły. No i teraz na to znowu dzielimy sobie ćwiartki. Waszą czwórkę poproszę tu na bok. Znów pod kosz. Wyżej ręka. Jest kontakt. I do czarnej. I do czarnej na przedłużenie trójki. Dobrze. Wy macie piłkę w rogu. Wy macie piłkę w rogu. Jest ustawiona. 45 jaką obroną? Czarną. Przedłużenie trójne jaką obroną? Niebieską. Oś boiska jaką? Świetnie. Proszę. Tu jest 45. Tu. Podkosz. Czarna, 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 czarna. Komunikacja. Kolejny element. Nauczyć dzieci gadać. Do niebieskiej. Do niebieskiej. A widzisz, jak jest rodzaj. Chodź jeszcze raz. Czarną masz. Pierwsze podanie masz czarną. Idziesz pod kosz w czarnej obronie. Nie ma... Stop! Zobaczcie. Wyprzedzenie u bark. Stań barkami do kosza. A tak. Ale nie, nie przesuwaj się. Stań do nogi równolegle. Zobaczcie, że nie ma podania pod kosz. Nie odważyłbym się podać. Dobrze, pod kosz. Teraz. Do przedłużenia trumny. Niebieska. Przedłużenie trumny. Tu. Wracasz. Niebieską. Trzymaj, niebieską. Trzymaj. I na oś. Żółta, 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 żółta. Pięknie widzisz. Jeszcze troszkę. Za dużo. I mamy wszystko obronione. I teraz te dziewczyny ćwiczą piłkę tu. Te dziewczyny ćwiczą piłkę w rogu. Te dziewczyny ćwiczą 45 piłka. Czyli tu będą dwie czarne i jedna niebieska. Dwie czarne i jedna niebieska. Na razie piłka. Dwie czarne, jedna niebieska. Czyli czarna w rogu, czarna na przedłużeniu, niebieska na odcięciu. Wy ćwiczycie czarną, czarną, niebieską w rogu. Proszę. Czarna obrona. Widzicie, za krótko zrobiliśmy. Jeszcze nie, za mało czasu zostało poświęcone dzieciom. Ale ideę rozumiecie. Może być tak, że wy będziecie mieli predyspozycje zespołowe, że wszystko będziecie bronić czarno. Może wszystko niebieską, wszystko żółtą. Ale chodzi o to, żeby ten dzieciak po 3 latach pracy miał kompetencję techniczną. Czyli potrafił tą umiejętność potrafił wykorzystać w grze. I wtedy Daniel jest moim trenerem, zrobił mi diagnozę umiejętności, wie, że ja potrafię, zrobił analizę przeciwnika i wie, że ma tam taki gracz i tak, tego kryjemy tylko żółtą cały mecz i ty mi to mówisz, potrafię. Mówi, że mam kryć innego, cały czas w odcięciu, potrafię. A najczęściej z tym, co ja się spotykałem jako zawodnik, trener chciał wykorzystać dobrze potencjał, szybkość i tak dalej i mówił, masz faceta odcinać. Ja mówię, dobra,
Ale odcinać to była dla mnie literatura. To dokładnie tak samo brzmiało dla mnie jak po chińsku. Bo ja nie wiedziałem, co to znaczy. Oczywiście gdzieś tam naturalnie potrafiłem odciąć. Ale nie miałem tych znowu 6, 8, 10 elementów. 24 elementów nie miałem. Więc nie mogłem odciąć w prawidłowy sposób. I czułem się upokorzony. Bo zawodnik ataku ze mną wygrywa. Trener zaraz mi sadzał na ławkę. I zostałem ofiarą, tak jak profesor mówi, opinii trenera o mnie. Jak z czasem stoimy? No, to jeszcze chwilę mamy, dobrze. Wystarczy dziewczyny stoczyć. To ćwiczymy na ćwiartkach, później dokładamy jedną pozycję, później dokładamy drugą pozycję, czyli ćwiartka plus ruch. Ćwiartka plus 45, ćwiartka plus przedłużenie trumny, ćwiartka plus, już nie ma osi, dolne pozycje ćwiczymy, te dolne łokcie trumny. Później ćwiczymy ćwiartka plus dwie pozycje, aż w końcu cały boisko. Czyli tych ćwiczeń trochę jest w każdym układzie. Obronę ścięcia zostawiam. Obronę pola 3 sekund zostawiam. Sami widzieliście, że jakoś próbowałem, intuicyjnie już to robiłem. Oczywiście tam brakowało zbicia, podbicia ręki, znowu elementów. Jak mi trener powie, masz bronić pole 3 sekund, to ja mam tam mieć umiejętność jednej z tych trzech obron, w zasadzie dwóch, czarnej albo niebieskiej, plus elementy walki, czyli zatrzymania odpowiednią nogą, odpowiednią ręką, to są dwa elementy, zbicia ręki, jeżeli zawodnik chce ręce, to mówią, zbijam, żeby sam utrzymać, to jest łatwa sprawa, bo jednym zbiciem wchodzę w obronę czarną, a jednym, podbiciem wchodzę w obronę czarną, a jednym zbiciem wchodzę w obronę niebieską, ale to zostawiam. Zastawienie bym wolał zrobić, bo to się będzie łączyło. Chodź, bo dobrze się ćwiczyło, chodź. Wszystkie dziewczyny obserwują, bo to jest nowa umiejętność kolejna. Obrona gracza bez piłki. Chodź, możesz ty chodź. Jeżeli wykonam rzut, umiejętność zastawienia. Jeżeli wykonam rzut, jestem zawodnikiem bez piłki. Czyli trzeba przejść do zastawienia. Pierwszym elementem w momencie imitacji rzutu, zrób tę imitację rzutu, który trzeba nauczyć, zrób rzut. Jest spojrzenie na zawodnika. Bo jak nie nauczymy tego, to nigdy nie nauczymy zastawienia. I w sprawdzianie dziecko ma 10 elementów zastawienia. Pierwszym elementem jest spojrzenie na przeciwnika. Bo intuicyjnie zrób rzut. I musimy nauczyć tego tej jednej rzeczy. I musimy to zrobić w pierwszej kolejności. To jest najważniejsze. Drugim elementem jest rzuć, patrzę na ciebie, dotykam cię palcem. I to jest teraz odpowiedź. Bo też było pytanie, czy nauczyć całej umiejętności, na przykład, bo zastawienie jest nam potrzebne jakby od początku. Ale czy nauczyć wszystkich 10 elementów od razu, czy na przykład nauczyć pierwszych 6 elementów do 4-5 klasy, a jakby koniec ćwiczenia na klasę 6 i gimnazjum. Zostawiam to dla waszego przemyślenia. Czyli pierwsza stacja, ćwiczę. To ja robię w treningu progresywnym do 6 klasy, bo się trochę spóźniłem i muszę to teraz zrobić. I oni robią ostatnie 15 minut w ten sposób, że oczywiście tam na początku jest close-out, cały układ obrony gracza z piłką jest. W momencie oddania rzutu jest najpierw to, proszę rzuć, jest najpierw to, później jest dotknięcie. Zrobię to lewą ręką. Rzut, jest dotknięcie. To jest druga stacja, drugi element. Trzecią stacją jest spojrzenie, rzuć, jest spojrzenie, się nie śpieszę nigdzie. Dotknięcie, zatrzymanie. Przez kontakt. Czwartym elementem jest spojrzenie, dotknięcie, zatrzymanie, obrót z ręką do góry. Z ręką do góry. Bo jak nie nauczymy z ręką do góry, to całe życie będzie to. I nam nie podniesie tej ręki. Jak nauczymy podnosić, to on sam opuści, kiedy będzie to uznawał. A jeżeli nie nauczymy, to on nie podnosi. Następnym elementem jest spojrzenie, ręka, to obrót z dwoma rękami.
Następnym jest wypchnięcie w tył i ostatnim jest wyskok do zbiórki. I to jest ta umiejętność. I teraz dziewczyny w parach, przećwiczcie sytuację rzutu z miejsca, imitacja rzutu z miejsca. Ja rzucam, pierwsze patrzysz na mnie. Później co? Palec. Później? Później? Obrót z ręką. Później? I później? Wypchnięcie. I później? Zobaczcie, i to jest trening wiedzy. I to jest trening wiedzy. I ona to przeżyje teraz. A później będziesz szukał przyczyn, dlaczego jej się nie udało. I wtedy rozmawiasz z zawodnikiem 13-letnim na poziomie. Nie, zastawiłeś czy nie. Nie, spieprzyłeś albo nie. Tylko pytasz, co źle zrobiłeś. Nie pytasz. Sam odpowiem. Trenerze, nie podniosłem ręki. Spojrzałem na kosz. Kompetentne, wartościowe dziecko się robi. A jeżeli ja wszystko go rozliczę skutkowo, plus jeden, minus jeden, to wydmucham jak jajko, jak skorupka zostanie, a nie zawodnik. A tak wartościowo. I na pewno będzie lepszym trenerem niż ja. Bo ma okazję samemu to przeżyć. Ja się musiałem nauczyć. Oczywiście gdzieś tam to się przepłata. Ale on to będzie, ona będzie to przeżywać. Proszę dziewczyny, w parach, z bliskiej odległości, za pola 3 sekund. Imitacja rzutu. Pierwsze, spojrzeć. Można zrobić spojrzeć na kosz, spojrzeć. Patrz, już cały jest zrobiony. Powoli. Najpierw spójrz, później palec. Odczekaj chwilę, jeszcze raz palec. Po 5 razy nawet możesz zrobić. No i teraz jest sprawdzian. Na koniec miesiąca dostajesz kartkę, jest ileś tam tych elementów, ileś tam, jest 10 elementów i jak dziecko robi 8, no to już potrafi. Ale żeby zbierać najważniejsze piłki w najważniejszym momencie, do tego dojdzie jeszcze tempo, refleks. Rzucę definicję refleksu. Refleks to jest wyprzedzenie ruchu przeciwnika. Obejrzałem na Facebooku, ktoś udostępnił film 101 bramek Lewandowskiego w Bundeslidze. 70 bramek strzelonych bez piłki. Po grze bez piłki. 30% bramek, 30 bramek strzelone pod dribblingu, ostrzane z własnej kreacji, a 70 bez. Znowu uwaga w piłce nożnej, że bez piłki jest ważniejsze. Ale co najważniejsze zauważyłem? Zauważyłem, że jak lewy gra, to wszyscy stoją. On jest po prostu niekryty. Po prostu. Obrońca kończy ruch, a lewy zaczyna. I wtedy ta noga, ta głowa, te pół tempa, to jest refleks Lewandowskiego. Wyprzedzenie akcji przeciwnika. Obrona broni cały czas. To nie da się tak, że obrona stoi. Ale obrona kończy ruch, on nakłada następny. Przy zbiórce. Przecież wszyscy skaczą, a jeden zbiera. No bo ja spadam, a ty wyskakujesz. Jak kończy ruch, ty zaczynasz. No i dobra. I teraz to zastawienie, co dziewczyny ćwiczą w tych 10 elementach, trzeba zrobić jeszcze w obronie gracza bez piłki. Czyli zastawienie w obronie czarnej, zastawienie z obrony niebieskiej, zastawienie z obrony żółtej. Kolejne 3 umiejętności. Wystarczy? Wystarczy, chodźcie wezmę. Stój 45. Przyjmij pozycję obrony czarnej. Obrony czarnej. Jeszcze to nie jest to. Zobacz, ja mogę jej podać. A masz stanąć tak, że mi nie podaje. Jeszcze nie to. Jeszcze nie to. Popraw ją. Popraw ją. Popraw koleżankę w obronie. O, zobaczcie. Uczy się. Ja jestem niepotrzebny. Jest obrona czarna. Oczywiście można bez piłki na początku. Skoncentruj się teraz na tych elementach. Jakie ręce są ułożone? I znów szereg umiejętności. Ja mówię rzut. Ty wchodzisz w zastawienie.
Czyli łapiesz kontakt w pierwszym elemencie, w drugim elemencie wkładasz nogę, w trzecim podnosisz rękę. Bo to teraz jest na linii rzutu na 3 punkty. Równie dobrze ta sytuacja byłaby tu. Już tyle elementów, tyle sytuacji. Znów czarna. Czarna najpierw. Daj tą nogę do tyłu. Lewą nogę do tyłu. O, sklej barki, tak jak w czarnej było. Znowu te elementy. I teraz słyszy pasło rzut. Pierwszy element. Noga. Uniesiona ręka. I ma zbiórkę. Sobrane niebieskie. Sobrane niebieskie. Zgięta w łokciu. Wyprzeć troszeczkę. Sobrane niebieskie. Już nie musi słyszeć hasła rzut, bo widzi, że jest rzut oddany. Już jestem w pozycji kontaktu, więc automatycznie przechodzę do obrotu z podniesioną ręką. Później z dwoma rękami, później z wypchnięciem, później z wyskokiem. I z obrony żółtej, staj w roku. Wystarczy. I z obrony żółtej jest rzut. Pierwszy element, jaki jest, to co robiliśmy we dwoje. Na kogo? No, pierwszy element, ona już wie. Już trener od ciebie będzie wymagać w meczu, że w momencie rzutu patrzysz na swojego obrońcę. Oczywiście ja pójdę na zbiórkę. Czyli tak, jest rzut, patrzysz na mnie, szukasz kontaktu palcem. Już. Palec. Druga stacja, zatrzymujesz. Trzecia stacja, wszyscy wiemy, czwarta, zbiórka, wysko. I dopiero w długim procesie, czasochłonnym, możemy mieć satysfakcję, że te dzieci się same nauczyły. My jesteśmy narzędziem do ich rozwoju. Myślę, że to tyle w tej wersji obrony gracza bez piłki. Czy jakieś pytania macie? Ocena wynikowa jest od razu, ale jest przyczynowa, że wynik punktowy został na drugim planie, bo oceniamy się pod, mówisz, Tomek, dwa razy obroniłeś, cztery razy puściłeś. Nie prezy. Właśnie jak ja jestem mały i szybki, ty jesteś duży i wolny. Jeżeli zaczniemy grać jeden na jeden, ja cię minę, od początku, od czwartej klasy będę cię mijał regularnie, nigdy się nie nauczysz bronić, bo będziesz podchodził, będziesz zrezygnowany, bo przegrałeś ze mną 1000 razy 1. Ale jeżeli utrzymasz odległość na początku 3 metry, no moją szybkość wykorzystam, ale to inny temat jest, ale było pytanie. Wykorzystasz to naraz, będziesz w stanie podejść do mnie o krok, już będziemy w tej odległości, minę cię raz, drugi, znowu zwiększysz tą odległość, ale już się przygotujesz. I myślę znowu 3-4 lata, jest sytuacja, w której ja do siebie mogę dojść i mogę ci naciskać. Właśnie, możecie mieć takie zdanie i ja też nie wierzyłem, dopóki nie zacząłem tego robić, na następnym wypadzie dokładnie będzie to pokazane. Profesor Kuziński jeździł do Rosjan i też nie wierzył. Mówi, jak to? Podchodzić, naciskać po później. No właśnie nie. Odwrotnie. Utrzymać. Ale to jest zupełnie kolejny temat. Tu jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Przejście z obrony gracza z piłką, czyli kryje zawodnika z piłką, przejście do obrony gracza bez piłki.
szalenie trudny element. Zazwyczaj jest tak, podałeś piłkę, ale teraz z umiejętnościami podałeś piłkę w czarną, podałeś piłkę w niebieską, podałeś piłkę w żółtą. Znów to trzeba ćwiczyć, ale to już jest znowu łączenie dwóch umiejętności. Trudno, strasznie trudno. To wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo.